piątek 18 grudnia podopieczni Stowarzyszenia Dać Szansę z Wadowic zostali kucharzami. Wszystko za sprawą zajęć, podczas których samodzielnie, z niewielką pomocą opiekunów, przygotowywali świąteczne ciasteczka. Okres przedświąteczny to jest ważny dla każdego dziecka, jak i dorosłego, więc staramy się po prostu tą tradycję kultywować, czyli choinka, czyli pieczenie ciasteczek. Atmosfera świąteczna jest bardzo ważna dla naszych dzieci. One to bardzo lubią. Jeśli chodzi o zajęcia u nas w naszej świetlicy, czy nasze panie, które prowadzą zajęcia pedagogiczne, to tu jest taka różnorodność tych zajęć, że mogą i piec ciasteczka, i robić ozdoby choinkowe, i po prostu uczestniczyć w różnego rodzaju zajęciach, które im sprawiają tylko przyjemność. Staramy się dostosować te zajęcia do możliwości dzieci, ale tak jak mówię, najważniejsze to jest ciepło, atmosfera rodzinna i to, żeby te nasze dzieci się bardzo dobrze tu czuły, i wsparcie dla rodziców również, żeby tu było. Stowarzyszenie powstało 12 lat temu po narodzinach Jakuba, syna pani Bogumiły. Stowarzyszenie powstało w 2003 roku. Pierwotnie opieką obejmowaliśmy około 30 dzieci. W tej chwili liczba tych dzieci wzrosła do 300. Stowarzyszenie prowadzi placówki, prowadzi niepubliczną, specjalną poradnię psychologiczno-pedagogiczną, prowadzi punkt przedszkolny oraz swoją działalność ma w ramach struktur stowarzyszenia. Aktualnie stowarzyszenie obejmuje swoją opieką osoby niepełnosprawne z powiatów wadowickiego, oświęcimskiego i suskiego.